Proszę Państwa, zaczynamy tą pierwszą część naszej konferencji i o założeniach programu opowie nam teraz zespół ekspertów. I zapraszam pierwszą osobę, Agnieszkę Makowską, która, no, można powiedzieć, no, rozpocznie nasze spotkanie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję, że tak licznie Państwo pojawili się na tym spotkaniu. Mam zaszczyt, ogromną przyjemność i jestem też przy tym bardzo wzruszona, naprawdę, więc proszę wybaczyć potknięcia. Mam zaszczyt przedstawić Państwu założenia i cele programu AZP+, nieco szerzej niż w filmie, a także powody, dla których podjęliśmy się realizacji tego wielkiego wyzwania. Wyzwanie, ponieważ program AZP+ ma zmienić nie tylko sposób pozyskiwania danych o dziedzictwie archeologicznym, nie tylko sposób zarządzania tymi danymi, ale ma też ambicje zaproponowania takiej zmiany w sferze sposobu postrzegania dziedzictwa, nie tylko przez archeologów, ale także przez społeczeństwo. Większość wątków, które poruszę, będzie rozwijana jeszcze w kolejnych wystąpieniach, a także w czasie panelu dyskusyjnego, do udziału w którym już teraz bardzo Państwa zachęcam. Będzie kontynuacją podejmowanych tematów. Potrzeba zaproponowania nowego programu badawczo-konserwatorskiego, tak jak mówiła pani dyrektor, już od dłuższego czasu była bardzo duża i z każdym rokiem stawała się coraz większa. W październiku odbyło się seminarium, o którym też już pani dyrektor wspomniała. Brali w nim udział przedstawiciele niemal całego środowiska archeologicznego. Wówczas to zainicjowaliśmy dyskusję na temat badań AZP i na temat ewidencjonowania stanowisk. Rozmawialiśmy o tym, że dziedzictwo archeologiczne trzeba rozpoznawać możliwie nieinwazyjnie, w sposób nieniszczący, że wiedza o nim i ewidencjonowanie jest podstawą jego ochrony, bo choć zgodnie z prawem ochronie podlegają wszystkie relikty przeszłości, to w praktyce chronimy tylko te, o których wiemy. I w zasadzie te, które mieszczą się w tym ciasnym obrysie zdefiniowanym jako stanowisko archeologiczne. Rozmawialiśmy też o tym, że choć wszyscy uwielbiamy badania powierzchniowe i szalenie doceniamy ogromny zasób wiedzy, który dziś mamy dzięki programowi AZP i doceniamy też jego innowacyjność na czasy, w których powstał, to jednak ta formuła chodzenie plus obserwacja powierzchni Ziemi już trochę się po prostu nie sprawdza. To z powodu tego, że dostęp do Ziemi jest znacznie bardziej utrudniony niż wcześniej w wyniku intensyfikacji prac polowych i zmian w technologii rolniczej. Chcąc mieć takie dogodne warunki do obserwacji powierzchni Ziemi, trzeba by jeździć kilka czy kilkanaście razy w teren. Do tego dochodzi problem wielu nieużytków i lasów, który właściwie od zawsze był taką piętą achillesową programu AZP. I najważniejsze, z poziomu Ziemi po prostu nie widać tego, co można zaobserwować stosując inne metody. Wiemy też, że formuła badań prowadzonych jedną metodą może nas wprowadzać w błąd, prowadzić do konsternacji czasami, o czym usłyszą też Państwo w kolejnych referatach. I dokładnie tak jak pani dyrektor powiedziała, gdyby pokusić się o takie najprostsze podsumowanie ustaleń spotkania z 2017 roku, byłoby to niezbędne są zmiany. I program AZP+ jest taką bezpośrednią odpowiedzią NIDU na postulaty tego seminarium. Wraz z zespołem ekspertów do spraw AZP+, rozpoczęliśmy pracę pod koniec 2019 roku. Rozpoczęliśmy je od określenia odbiorców programu, ich potrzeb, ich oczekiwań. To było punktem wyjścia do dalszych rozważań. Z kolei
przed przystąpieniem już do projektowania założeń programu podjęliśmy próbę zdiagnozowania obecnego stanu i do ograniczeń metody AZP, czyli tych tradycyjnych badań powierzchniowych, dodaliśmy takie nieuzasadnione rozumienie krajobrazu archeologicznego tylko poprzez znaleziska na powierzchni i te zamknięte przestrzenie naszkicowane podczas badań powierzchniowych. Taką dodaliśmy również, przepraszam, niemożność umieszczenia danych cyfrowych, danych typu Born Digital, na których opiera się dokumentacja badań teledetekcyjnych, na papierowej karcie ewidencyjnej. Dodaliśmy utrudnione zarządzanie danymi na setkach papierowych kart, brak systemu informatycznego wspierającego zarządzanie informacją o dziedzictwie, brak repozytorium, nierzadko też brak możliwości przyjmowania do urzędów konserwatorskich wyników badań w formie cyfrowej. Z kolei ze względu na silną antropopresję, a także wpływ zmian klimatycznych na stan zachowania reliktów archeologicznych, wskazaliśmy też na zwiększoną potrzebę monitorowania dziedzictwa archeologicznego. Wynik diagnozy obecnego stanu i potrzeb zestawiliśmy z analizą możliwości. Zwróciliśmy uwagę na rozwój i powszechność stosowania metod nieinwazyjnych, na dostępność urządzeń pomiarowych, danych przestrzennych, danych numerycznego modelu terenu, serwisy różnego rodzaju regionalne i tematyczne. Zauważyliśmy, że mamy też do dyspozycji historyczne i aktualne zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne o coraz lepszej rozdzielczości. Od niedawna posiadamy też zdigitalizowany zasób rejestru i ewidencji, w tym dane przestrzenne o dziedzictwie archeologicznym, które mogą stanowić taki fundament do kolejnych działań. Takie bardzo istotne miejsce w naszych rozważaniach zajmują postanowienia Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, tak zwanej Konwencji Maltańskiej. Proszę zwrócić uwagę, że twórcy konwencji operują pojęciem dziedzictwa archeologicznego, nie zaś stanowiska archeologicznego. Zapisy z kolei zobowiązują sygnatariuszy do stosowania w miarę możliwości nieszkodliwych metod badawczych i zachowania dziedzictwa archeologicznego in situ. Mając na uwadze zarysowane wyżej uwarunkowania, zaproponowaliśmy strategię działań, którą będziemy wdrażać i rozwijać przez kolejne lata, za co od razu dziękuję pani dyrektor, która nam stwarza taką możliwość. Cele strategiczne i operacyjne programu zostały określone i opisane w dokumencie strategicznym opracowanym przez zespół ekspertów do spraw AZP+, pracowników urzędów konserwatorskich i pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dokument opracowany został pod kierownictwem doktora Łukasza Banaszka. Wyróżniliśmy, jak już państwo wiedzą z filmu, 4 cele strategiczne. Pozwolę sobie tylko troszkę je rozwinąć, trochę więcej dodać do tego, co informacji do tego, co widzieli państwo w filmie. Cel pierwszy: wspieranie przyrostu wiedzy o dziedzictwie archeologicznym poprzez zastosowanie metod nieinwazyjnych i mało inwazyjnych w badaniach nad przeszłością. Oczywiście dla wszystkich jest to jasne, wiedza na temat dziedzictwa archeologicznego jest absolutnie podstawowym narzędziem jego ochrony, o ile oczywiście zdobywamy ją w sposób niedestrukcyjny. Lista metod badawczych w programie AZP+ nie jest listą zamkniętą. Istotne jest natomiast, aby wykorzystywać wiele metod jednocześnie. Zarówno tych stosowanych w Polsce od dawna, jak analiza zdjęć lotniczych czy metody geofizyczne, jak i tych stosunkowo nowych, jak analiza danych LIDAR. Uwzględniamy także rozwój metod i testowanie zupełnie nowych rozwiązań. O tych wszystkich metodach i potencjale
integracji ich wyników usłyszą Państwo w kolejnych wystąpieniach. Bardzo zachęcam, myślę, że będą dla Państwa interesujące i też czasami zaskakujące. Dodam, że w obrębie celu pierwszego mieszczą się też zagadnienia związane z monitorowaniem dziedzictwa, takie bardzo dla nas istotne kwestie związane z krajobrazem archeologicznym, a także z dziedzictwem nieodległej przeszłości. Jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne i praktyczne, bo pewnie to Państwa najbardziej ciekawi, od razu powiem, że nie planujemy żadnego podziału na sztuczne obszary, jak w przypadku AZP, a zakres badań będzie wynikał zawsze bezpośrednio z potrzeb konserwatorskich czy badawczych. Cel drugi to poprawa efektywności zarządzania danymi o dziedzictwie archeologicznym i wspieranie procesów decyzyjnych. Cel ten będziemy realizować przede wszystkim poprzez budowę centralnego systemu informatycznego wraz z repozytorium. Jest to oczywiście narzędzie absolutnie niezbędne do efektywnego wykorzystania wyników badań teledetekcyjnych i też w ogóle do zarządzania danymi o dziedzictwie. Chcielibyśmy, żeby ten system był intuicyjny, przyjazny dla Państwa w obsłudze, żeby umożliwiał dostęp do wyników badań, integrację danych, wykonywanie różnego rodzaju analiz. Ma też umożliwić oczywiście archiwizowanie danych, szczególnie tych wyników badań teledetekcyjnych, na których nam zależy najbardziej. System będzie też oferował ochronę danych w profesjonalnym repozytorium i możliwość ich wykorzystania w obiegu naukowo-konserwatorskim. Korzyści z tego systemu będą czerpać zarówno badacze, jak i służby konserwatorskie. Widzimy też korzyści społeczne. Natomiast funkcjonowanie tego systemu w dużej mierze zależy od państwa i od tego, w jaki sposób postrzegają państwo istotność, czy wartość, czy cel tworzonych przez państwa danych. Mam nadzieję, że spotkają się wszystkie dane z naszych badań w tym wielkim systemie. Będziemy też dążyć do zmian w prawie, które pozwolą podejmować różnego rodzaju decyzje w oparciu o dane w tym systemie. Cel trzeci to podnoszenie kwalifikacji służb konserwatorskich, archeologów oraz innych badaczy dziedzictwa, żeby ten program mógł działać, żeby czuli się Państwo pewnie, zlecając badania czy oceniając ich wyniki, będziemy sukcesywnie przygotowywać narzędzia, które pomogą zarówno archeologom badaczom, jak i archeologom urzędnikom w urzędach konserwatorskich w takim definiowaniu potrzeb badawczych, w definiowaniu zakresu prac, korzystania w ogóle z wyników badań i różnych danych źródłowych. Planujemy też stworzenie Centrum Kompetencji przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa, które będzie wspierało Państwa w podejmowaniu decyzji, doborze metod i tak dalej. Tworzymy też wieloczęściowy i wielowątkowy poradnik, pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Ogromne kompendium wiedzy na temat metod teledetekcyjnych, o którym opowie pan profesor Włodzimierz Rączkowski, który koordynuje tymi pracami. Tworzymy też szkolenia online, już pierwsze kursy są dostępne. O tych narzędziach opowie pan profesor Grzegorz Kiarszys, który tutaj merytorycznie odpowiada za treść szkoleń. I oczywiście w ramach programu AZP+, w ramach jego rozwoju planujemy opracowywanie, tworzenie kolejnych narzędzi, które będą wspierać Państwa w pracy, w rozumieniu tych wszystkich danych teledetekcyjnych i w posługiwaniu się danymi w formie cyfrowej. Oczywiście rozumienie specyfiki i wagi dziedzictwa archeologicznego przez szeroko rozumiane społeczeństwo ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla jego zachowania, bo to oczywiście osoby, które są najbliżej tego dziedzictwa, społeczność lokalna jest podstawowym ogniwem ochrony, stąd cel, między innymi stąd cel czwarty, czyli upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie archeologicznym i wspieranie edukacji archeologicznej.
materiały związane z programem AZP Plus są już dostępne w serwisach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W najbliższym czasie dodamy kolejne. Pozwolimy sobie wówczas dotrzeć z informacją o ich pojawianiu się do Państwa. Wskażemy Państwu, gdzie je można znaleźć. Znajdzie się tam również link do nagrań z dzisiejszego spotkania. Będą mogli Państwo przypomnieć sobie te tematy, które wydadzą się Państwu szczególnie interesujące, polecać też innym archeologom. I na koniec chciałabym jeszcze tak osobiście podziękować całemu zespołowi ekspertów. Ta praca i spotkania z Państwem to nie tylko doskonałe wyniki, ale też taka uczta intelektualna i może inspiracji. Naprawdę bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję też konserwatorom. Dziękuję pani dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która nam stwarza doskonałe warunki do rozwijania tego programu. I w końcu dziękuję też wszystkim koleżankom i kolegom z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy przyczyniają się swoją pracą do funkcjonowania tego programu. Policzyłam sobie, że to jest około 30 osób, które opracowują umowy, działają w księgowości, w administracji i tak dalej. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych referatów. Myślę, że będą naprawdę bardzo interesujące. Dziękuję.